Cześć moi drodzy, hej hej, witamy was ze spacerku. U nas upał, jak widać po naszych strojach. Jest bardzo, bardzo gorąco. Idziemy na spacer. Nie jakiś długi, ale wiecie, trochę trzeba. Pokażę wam zaraz, jak tutaj u kogoś rosną piękne kwiaty, bo aż miło popatrzeć. Zobaczcie, już tutaj w Anglii przez to, że jest tak gorąco, są róże. To są takie duże maki, nie wiem jak się nazywają, ale zobaczcie tą różę, jest piękna. Nie ta! Ta ładniejsza? No, różowa. I ta jaka piękna. No, jest super, co? No, nie wiem dlaczego. Złe kwiatki, nie? Dajcie znać, kochani, czy już u was jest też tak ciepło, czy już się poprawiła pogoda, bo wiem, że w tym roku u was jest sporo chłodniej niż u nas, co jest w ogóle, wiecie, ewenementem. Więc napiszcie mi w komentarzach, jak możecie, będę wam bardzo, bardzo wdzięczna. Pamiętajcie też, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, łapeczkę w dół, w górę, nie ma znaczenia, ale pamiętajcie. Zapinamy pasy i jedziemy, bo jest upał, bez dachu, na małą przejażdżkę. Gotowe? Fotelem, jak dasz radę, odrobinkę do przodu. Smacznego, dziewczyneczki. A ja co tutaj działam? Już wam, moi drodzy, mówię, co ja tutaj działam. To są pulpety, ale to są pulpety bez bułki w środku, z lekko przesmażoną cebulką na masełku w środku. Co tam jeszcze jest? Sól, pieprz, czosnek, suszone pomidory powkrajane do tych pulpetów. No i ta przesmażona cebulka, wszystko uformowane, jajko do środka oczywiście, żeby je połączyć. I następnie obtoczone w mące kokosowej, lekko pod zarumienione na patelni, na której też oczywiście na masełku. I potem puszka pomidorów, do niej dodałam śmietanę, sól, pieprz, nie pamiętam co jeszcze w sumie. Myślę, że jakieś tam po prostu zioła. I tak powstaje taki bardzo fajne, widzicie, klopsiki w sosie pomidorowym z suszonymi pomidorami i z wołowym mięsem. I teraz robię sobie makaron z cukinii. Po prostu obieram obieraczką cukinię i powstają takie, widzicie, długie kawałki mojego makaronu. Będę podsmażała na masełku ten makaron i będzie świetną bazą do tych właśnie tutaj powstałych pulpecików. Myślę, że to będzie przepyszne. Szparagiem. Ze szparagiem. Właśnie, ja mam jeszcze szparagi. Ty mi przypomniałaś, ale mam tu bałagan też. No, ale szparagi to ja z boczkiem jakoś tak, wiecie, lubię. Też lubię z boczkiem. To jest takie satisfying. Z ogórka to można by było zrobić ogórka i na przykład dać go do zupy. Krem z ogórków świeżych. A robiłam kiedyś. Bardzo fajna jest zupa z ogórków. Jak tu będzie liczyć 1, 2, 3, to że się nagrywa. Hej kochani, ja wybrałam, żeby wam śpiewać. Robiłam taki mały występ mamy. Jestem sama i ja chciałam nagrać coś. Bo tak mówię, mama, nie mogę coś nagrać, bo mam tylko 2% na telefonie. No to mama powiedziała, możesz mieć kamerę i ja się tak wstydziłam. Ale okej, mam gitarę. Nie wiem jak się gra, tylko tak robię właśnie. Albo tak. Coś fajnego takiego. Takie ta ta ra, ta ta. Ja się czuję dobrze. Ja chcę wam coś zaśpiewać. Jak nie będzie dobre, jest ok. Ja jeszcze dużo wstydzę, jak jestem sama, mam o wiele lepsze. Muszę iść, mama mnie woła. Miałam rolnąć i teraz wrócimy do śpiewania.
Jaką piosenkę mogę zrobić? Ale muszę praktyzować. I wrócę do was, jak mam. To zrobiłam. When I'm alone in the house, nobody sees what I made of. I have. When I'm alone, I'm super lonely, 'cause no one sees me later. I wanna be just you and me forever. Super lonely. I'm just so lonely. I feel like a bouncy ball. Nobody knows who I am. Knows who I am. Feeling the ground like no one knows. I am the bottom now. No one knows what I'm made of. 'Cause I'm a soap basketball. Feeling like a case and super lonely. I am the case. No one knows who I am indeed. I'm just like you. So I put my hands up, check my name. Baby, how you doing? And hands up, check my name. Baby, how you doing? And No to skończyłam piosenkę pierwszą. Jeszcze zrobię więcej. Super. Idę do mamy, czy lubi. Chyba będę zobaczyć, że tak zrobiłam. To jest takie dziwne. No to kochani, wracam. I moja mama nie chciała wiedzieć. Upsi. Zobaczę, jak skończę wszystkie piosenki. O. Wiem, może są dziwne, ale będą. Super disco. Nie wiem kiedy. Raz, dwa, trzy. I'm alone in the house. Nie. Już to zrobiłam. Pani i to nie tak długo zajęło, żeby pomyśleć. Do tego będę musiała gitarę. Alone, lonely, All alone and has indeed. I always feel like me. Always gonna be just with you. 'Cause you're my bestie. 'Cause you're my bestie. Mi się to podobało. To jest fajne. I nie wiem, dlaczego śpiewam po angielsku i mówię po polsku. Mama, wycień to. Hej moi drodzy, jak ja dawno nie nagrywałam z samochodu w ogóle, to powiem wam, że masakra. Kupiłam sobie niedawno uchwyt, tak wygląda, do samochodu, ale mam pewną wątpliwość co do za... jakie światło kiepskie, co do za co? Zamontowania tego uchwytu. Poczekajcie, zaraz sobie ustawię lepsze światło. Mam pewien problem i nie jestem pewna jednej rzeczy i stwierdziłam, że jak teraz podklejam, bo to jest, wiecie, na taki klej i poprzyklejam źle, no to stracę po prostu... tę przyczepność w tym uchwycie i właściwie ona przestanie pełnić swoją funkcję. Więc stwierdziłam, że po prostu ten uchwyt zostawię w samochodzie i poproszę Artura, będzie wtedy większa, wiecie, pewność. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć, że wybieram się właśnie do Aldika, brakuje mi mleka bez laktozy, a powiem wam, że w Aldiku to mleko jest nie dość, że bardzo dobre, to dużo, dużo tańsze niż na przykład w Tesco. Więc stwierdziłam, że mam parę takich rzeczy do kupienia i po prostu jadę tym razem do Aldika. Lubię tak dla odmiany czasami Lidl, Aldik, ale jednak Tesco jest zawsze u mnie numer jeden, też ze względu na to, że mam blisko i ze względu na to, że w jednym sklepie kupię wszystko, czego potrzebuję. Także śmigam szybciutko do Aldika. I widzimy się troszkę później.
I widzę, że sobie troszeczkę w słoneczku postoję. Kolejka jest dosyć duża. Drodzy, i po zakupach. Chciałam was trochę wziąć do sklepu, ale niestety. Niestety widzieliście, a nie, nie widzieliście, bo ja to na Instastory nakręciłam, że była długa kolejka. Ludzie w środku są skupieni na tym, co mają po prostu kupić i wyjść. Jeszcze musiałam zadzwonić do Mati, coś tam się dopytać jej. I wiecie co, w ogóle udało mi się kupić prezent dla Matysi na Dzień Dziecka, więc się bardzo, bardzo cieszę. Dla Lili jeszcze nic nie mam. U nas nadal sklepy normalne, takie wiecie, są pozamykane. Otwarte będą jakoś w czerwcu chyba 4, więc my nadal mamy ograniczone trochę, wiecie, życie, że tak powiem. Dopiero można się spotykać do 6 osób z różnych gospodarstw domowych od poniedziałku chyba, coś w tym stylu. Wiecie, tak teraz to już słucham tak kątem ucha trochę tych wszystkich info. Jest też kwarantanna wprowadzona dla wszystkich od 8 czerwca, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii, więc nawet dla nas, jakbyśmy wyjechali, musieli wyjechać z powrotem, to musimy przejść kwarantannę, co ogranicza oczywiście podróżowanie i praktycznie to zadecydowało, że nie pojedziemy do Polski na wakacje, bo wiecie, jak tutaj jechać do wakacje, gdzie ja powiedzmy, nie musiałabym przechodzić kwarantanny w Polsce, ale moje dziewczynki by musiały, ale że w jednym gospodarstwie domowym to musieliby moi rodzice, musiałabym ja tak samo i po powrocie druga kwarantanna, no to słuchajcie, miesiąc na kwarantannie nam się naprawdę nie uśmiecha. Chyba, żeby Anglia zdjęła kwarantannę, ale wątpię, myślę, że po to Wielka Brytania ją zarządziła, żeby po prostu wakacje nie było tutaj aż tylu podróżnych. Więc raczej wakacje w Anglii. Trochę ubolewam, nie przyznam wam, no ale tak, tak trzeba przetrwać. Musimy to wszyscy przetrwać. Najważniejsze, że moja najbliższa rodzina, Artur, będzie miał urlop. Razem spędzimy ten czas, planujemy tutaj pozwiedzać, pojeździć. Wiecie, wakacje się odbędą, tylko po prostu nie zobaczymy się z bliskimi. Ale czasami sobie myślę, że nie ma co robić, wiecie, różnych kroków na siłę, bo można się po prostu sparzyć i rozczarować, więc bezpieczniej będzie po prostu pozostać. Wracam do domu, chciałam wam pokazać, co kupiłam, ale w samochodzie jest tak gorąco, pewnie szumi w ogóle klima, słyszycie ją. W samochodzie na zewnątrz jest 23 stopnie, ale ja wam powiem, że jest więcej. Zresztą tutaj w Anglii, w Wielkiej Brytanii jest tak, że jeśli termometr pokazuje 23, to odczuwalna jest za 26, jest bardzo duża wilgotność powietrza. Dotarłam. Jestem zagotowana normalnie. Tak jest gorąco, moi drodzy. Dobra, szybki haul, zsiady, ale dosłownie to jest niedużo rzeczy. Będę podawała mi. Najpierw ja może powiem, to jest 12 jajek brytyjskich, po prostu. Możesz wyciągnąć, czy kosztuje tą rzecz? Woda, nie. Jakaś soda, woda. Soda water. Nie to chciałam kupić. Stało to koło toników i chciałam kupić tonik, ale zero węglowodanów, żeby miał i 0%, a kupiłam wodę sodową. Ale lipa. No dobra, teraz ja. Bacon, boczek. Sprawdzałam też skład. Truskawki. Te truskawki muszą być. Cała ta lodowa już taka podzielona. Dobra. Oliwki. Tak, dużo oliwek, ostatnio jem. Dwa mleczka bez laktozy. Nie kupiłaś. Co? Pastylki. Tak, poczekaj, bliżej pokażę. To są moje ulubione pastylki. Najlepiej lubię zielone. Ale wziąłam teraz te do wypróbowania, jakieś strong, są mocne. I takie, i to są jedną pastyleczkę małą, wierzycie, i taki odświeżony oddech. I nie żuje się gumy, nie ma przez to wzdęć. Nie ma tego uczucia, wiecie, tak jak się gumy żuje, że się albo robimy głodni, albo tacy napełnieni powietrzem. Te pastylki są rewelacyjne. Tiktaki to przy nich wysiadają. No i co? Kupiłam też peanut butter crunchy, czyli krem, masło orzechowe, takie w kawałkach jakby bardziej, wiecie, że mają kawałki, które możecie, jak to wytłumaczyć, krem, crunchy? Chrupkie kawałki? Chrupkie. Chrupkie kawałki. I double cream, czyli śmietanę gęstą. Ona nie jest gęsta, ale można ją ubić na gęstą, czyli ma dużo tłuszczu. Tu są takie almondsy, które są poczegowane. Tu są almondsy, które są już zmielone i uznałam, że one będą świetne dla mnie jako zastępstwo mąki kokosowej. Takie zmielone almondsy to też jest nic innego jak mąka almondsowa, a mam bardzo dużo fajnych przepisów na właśnie zmielone migdały. O, i też chciałam powiedzieć, że te pastelki nie mają cukru w nich. Nie mają? Nie mają, sugar free. Patrz, nawet nie zauważyłam, ale to bajka. A tu jest jakiś skład jeszcze napisany? Nie wiem.
przyjrzę się temu uważniej, ale już później, bo jest mi strasznie gorąco. Przyszły też paczki i przyszła moja mata. Pan mnie spotkał z poczty na dole i mnie obładował paczkami, zwłaszcza na górę. Normalnie. No. I najlepsze jest to, że dla mnie są, jest taka dla mnie paczka, bo wiecie, mata jest długa, jest dla mnie taka paczka, jest dla mnie taka paczka, a dla tatusia jest taka jedna cieniutka karteczka. Także grubo. Koniec z paczkami już niedługo, otwierają sklepy, już nie będzie tak, cały czas coś zamawiane online. Zabieram się za otwieranie paczki z matą. Może mi nóż nie będzie potrzebny, wiesz? Taki mini? Może być taki. Kolwiek, tylko żeby matę nie przycięło, nie? Także otwieram przy Was. Od jutra już ćwiczenia będą w wygodniejszej formie. Nie będą mi się tak nogi ślizgały po karpecie. No, dzisiaj mi było przez to karpet ciężko, a dzisiejszy trening dał mi tak w kość, że ja już czuję zakwasy. Zrobiłam workout i po prostu 22 minuty. Trening trwał 30, ale wiecie, rozciąganie jeszcze do tego zrobiłam, więc w sumie spoko. Ja też się zapomniałam. Fajnie, jak mi piszecie, że wy też ćwiczycie, bo ćwiczenia wzmacniają nasz organizm, wzmacniają nasze mięśnie. Jesteśmy naprawdę bardziej silni. Wysmukla nam się ciało, nawet jak na wadze tego nie widać, to nam się wysmukla. Ale żeby było widać na wadze, no to już powiem Wam, że dieta to jest 90%, a ćwiczenia to jest 10%. Po pierwsze, jest zapakowana tak. Matę kupiłam na eBayu. Ma taki zapach maty. Fajnie, że mam case, że będę mogła ją schować sobie, bo na tym mi zależało. I jeszcze jest zapakowana w taką folię. Ładnie zapakowana. Otworzymy ją z tej folii. Nie jest, Matysiu, fioletowa, co? Spodziewałaś się fioletowej, bo mówiłam, że chcę fioletową. Tak, albo niebieską. Ale ta mi się spodobała jeszcze bardziej. Ze względu, że mało widziałam takich właśnie mat, ani u nikogo nie widziałam w sumie. I ona nie jest taka mała. Może mi się uda Wam pokazać. Ona jest... Ona jest mojego wzrostu? Mati? No, trochę wyższa. Chyba 1,73 ma, to więc jest chyba wyższa. Więc widzicie, i ona ma tutaj po prostu jakieś ćwiczenia pokazane. Rozciąganie ma pokazane. I najpierw można sobie, że tak powiem, zgapić. No tak, tutaj jest tak i wtedy mówi, co masz zrobić. Te dwa, tak. To masz zrobić i trzy, tak, tak, to masz zrobić. I dzięki temu można zrobić te ćwiczenia fajnie. Ona jest, ja nie wiem ile ona może mieć, 0,6 mm, może więcej, może centymetra nie ma na pewno, ale wydaje mi się być bardzo fajna. Może pół. Myślę, no może pół. Więc jest długa, a mi na tym zależało, żeby mata była taka, że ja się mogę na niej położyć, rozciągnąć, więc jestem bardzo, bardzo w sumie jestem zadowolona. Jest świetna ta mata i bardzo duża, nie jakaś tam pipitka, wiecie, pipitka mateczka, tylko jest to po prostu porządna mata. Musi się trochę wyprostować, ale jest fajna, co? Miękka tak. Także się mega cieszę. Dobra, kończę, robię sobie jakąś kawkę. Zbieramy się później z dziewczynami na ten, na pewno na kocyk. I nie wiem, co Wy dziewczyny dzisiaj zjecie, bo ja mam te pyszne pulpety z wczoraj. A Wy? Pomyślimy jeszcze, co dziewczynki dzisiaj sobie zjedzą. Może mi same podsuną jakiś pomysł, ale tak, żeby jak najmniej podgrzewania, bo jest tak gorąco w domu, że jak ja będę miała tutaj gotować i podgrzewać za dużo, to się roztopimy. Wziąłaś dla Lili też? No, to jest taka sprężyna. Wiem. Chcecie truskawki? No, osy? Okay. Ja też poproszę jedną. Jedną, wiem. Jak osy przyjdą, mam tutaj od słodko. Mhm. Bo chyba z słońcu. Mhm. Osa. Druga osa. My przyszłyśmy z dziewczynkami, rozłożyliśmy sobie kocyk i siedzimy sobie. Pogramy w coś może, nie wiem, poleżymy troszeczkę. Kartę? Nie, a ty? Ale macie jakieś swoje rzeczy, pobrałyście, słyszałam. No, a ja sobie chwilę na pewno też pochillautuję. Jeszcze zjem pyszną truskaweczkę. One są bardzo pyszne. Mhm. Tak.
Gdzie? To są pszczoły, które zapylają kwiatki. Wygląda gotowy sernik. Zobaczcie, z tej strony mi się bardziej przypiekł. Brałam na termoobiegu, ale jednak widocznie piekarnik już z jednej strony, widzicie, bardziej wypieka. Ale ogólnie widzę, że wygląda fajnie, pachnie po prostu obłędnie. Teraz muszę go wystudzić, schować do lodówki, nie wiem na ile, ja włożę po prostu na całą noc, ale wy możecie na 2 godziny. Trzeba go schłodzić porządnie. Następnie, jeśli nie chcecie, żeby on był za bardzo słodki, to wystarczy, że zrobicie gęstą śmietanę z odrobiną właśnie ksylitolu, erytrolu czy czymś tam, posłodzicie jakimś słodzikiem, posmarujecie i będziecie podawali na przykład z borówkami. Ja jeszcze zobaczę, czy to będzie ze śmietaną, czy to będzie po prostu taka forma, jak spróbuję, czy jeszcze skuszę się rozpuścić masełko z kakaem i po prostu zrobić taką, wiecie, polewę. Można też oczywiście zrobić trochę tej śmietany na górze i położyć truskawki, maliny, co tam tylko chcecie. Ja po prostu będę wybierała taką formę, żeby on był nadal niskowęglowodanowy, bo o to chodzi w tym serniku, że on ma być niskowęglowodanowy i wysokotłuszczowy. Moi drodzy, właśnie sobie uświadomiłam, że nie zakończyłam jeszcze tego vloga i że w ogóle ostatnio zdarza mi się nie kończyć vloga, tylko po prostu go i w jakiś tam sposób ucinam. Stwierdziłam, że na koniec jeszcze poruszę jeden temat i powiem Wam, co myślę właśnie na temat jednego tematu, jednego zagadnienia. Niedawno pod którymś z vlogów jedna z Was zadała mi pytanie i powiem Wam, że to pytanie wydało mi się na tyle ciekawe i na tyle takie może pokazujące mój punkt widzenia w danym temacie, że stwierdziłam, że się w nim skonfrontuję i spróbuję powiedzieć Wam, co ja myślę i co ja bym zrobiła w danej sprawie. Pytanie to brzmiało, dokładnie nie mogłam go teraz odnaleźć, wiecie, tak jakby dokładnej treści, ale pamiętam mniej więcej, czego ono dotyczyło. Dotyczyło tego, co ja bym zrobiła, gdyby jedna z moich córek przestała jeść, gdyby chciała się chyba odchudzać i przestałaby jeść. Co ja jako matka w takiej sytuacji bym zrobiła? Więc powiem Wam, że zaczęłam się potem nad tym zastanawiać, co ja bym zrobiła i pierwsza rzecz, jaka mi się w ogóle nasunęła, to przede wszystkim bym porozmawiała. Nie ukrywałabym i nie patrzyła z boku na to, jak moje dziecko się, powiedzmy, głodzi, bo to o to chodziło. Czyli rozmowa, rozmowa, rozmowa. I tak bym często próbowała rozmawiać i cisnąć troszeczkę w temacie, żeby usłyszeć tak jakby prawdę, bo mi się wydaje, że jeśli dziecko przestaje jeść, to albo ma jakieś problemy emocjonalne, albo jest z czymś nieszczęśliwe, albo z czymś zranione, albo usłyszało coś od rówieśników, albo po prostu uważa, że ma nadwagę, nie akceptuje siebie i w ogóle. Więc to jest problem tak naprawdę w psychice, a nie koniecznie w tym, że ktoś jest otyły. Oczywiście, jeśli moje dziecko byłoby otyłe i ja bym widziała, że moje dziecko jest otyłe, że lekarz by wspomniał, że moje dziecko jest otyłe i już za dużo, powiedzmy, je, albo żeby troszeczkę zwrócić uwagę na dietę, to jak najbardziej dziecku, które miałoby nadwagę, ja jako rodzic starałabym się pomóc tą wagę zrzucić. Oczywiście rozsądnie, w oparciu o wiedzę lekarską, w oparciu o wiedzę dietetyczną, ale byłabym ogromnym wsparciem. Dla mnie nie byłoby problemów jako matki, żebym dziecku robiła jakieś boksy, wiecie, z jedzeniem, jakieś zdrowsze przekąski i tak dalej, ponieważ ja jakby troszkę się też nad tym może znam, ale też jakby sama lubię czasami zdrowo się odżywiać, lubię gotować przede wszystkim i mam na to, powiedzmy, czas, więc też wydaje mi się, że to byłoby ułatwieniem. Ale gdybym widziała, że moje dziecko się głodzi, że nic nie pomaga, czyli rozmowa, to na bank, moi drodzy,
ja bym zasięgnęła pomocy specjalistów. Wysłałabym moje dziecko albo poszła z nim do psychologa. Jakby trzeba było, uważam, że nie ma żadnego wstydu, bo ja wiem, że to są tematy często tabu i niektórzy się nadal wstydzą, chociaż już wychodzimy chyba z tego takiego wstydu schodzenia do psychologa czy psychiatry, ale jak ja byłam młodą dziewczyną, czy w ogóle to była, wiecie, że do psychiatry to już chodzą ludzie naprawdę z zaburzeniami takimi totalnymi i praktycznie nieumiejący funkcjonować, a to tak nie jest. Nie każdy potrafi tak jakby wyrzucić z siebie swoje problemy, nie każdy potrafi o nich mówić i czasami po prostu po to są tacy specjaliści, żeby nam pomagać, więc ja jak najbardziej zasięgnęłabym rady specjalisty, zarówno ja jako rodzic, żeby móc pomóc własnemu dziecku, jak i wysłałabym dziecko do psychologa. I oczywiście robiłabym wszystko, żeby dziecku pomóc. Na pewno bym nie patrzyła z założonymi rękami, nie czekałabym, że ten problem rozwiąże się sam. Dobra, moi drodzy, widzę, że miga mi bateria. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam odpowiedziałam na to pytanie satysfakcjonująco. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za bycie z nami w tym vlogu. Pamiętajcie, zostawcie po sobie jakiś ślad, zawsze nas tym bardzo mocno wspieracie. Ja Was z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeśli macie do mnie jakieś ciekawe pytania, ciekawe zagadnienia, trudne pytania, zadajcie. Jeśli pytanie będzie na tyle długie, że chciałabym je rozwinąć na cały odcinek, to bardzo możliwe, że wrócę do nagrywania na paplarni, na co nie miałam ostatnio czasu też, ale też wiecie, mam dziewczynki cały czas z domu, więc tego czasu mam mniej. Ale jeśli pytanie będzie krótkie, to poświęcę po prostu 5 minut vloga. Ja i tak kręcę długie vlogi i myślę, że nic się wtedy nie stanie. No dobra, moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia w następnym filmie.